Witam serdecznie na moim kanale. Seria Zaginieni, jak nazwa wskazuje, poświęcona będzie osobom, które przepadły bez wieści. Odcinki będą zbiorami konkretnych informacji dostępnych w mediach na temat każdej z omawianych spraw. Zapraszam do słuchania. Rok 2020, Mazowsze, gmina Sochaczew, wieś Czerwonka Parcel. To tam mieszkał niemal 31-letni wówczas Piotr Pietrzak wraz z żoną Olgą i 5-letnią córką Julią. Piotr był sadownikiem, dorabiał jako kierowca zawodowy na zlecenia okolicznych firm transportowych. Oferty pracy wyszukiwał na portalach ogłoszeniowych, dojeżdżał bezpośrednio do potencjalnych pracodawców, no i pytał o zatrudnienie i w ten sposób sobie załatwiał zlecenia. 23 stycznia w czwartek Piotr planował podróż do oddalonego o 26 km Żyrardowa na rozmowę o pracę, ale przed tym wyjazdem około godziny 8 rano odwiózł córkę do miejskiego przedszkola nr 3 mieszczącego się przy ulicy Poprzecznej 3 w Sochaczewie. Swoim białym Volkswagenem T4 odjechał spod placówki około godziny 8:30. Kiedy jego nieobecność w domu przedłużała się do wieczora, żona zaczęła się niepokoić. Nie mogła się z nim skontaktować, bo okazało się, że Piotr zostawił telefon w domu. Prawdopodobnie zapomniał go zabrać, spiesząc się do przedszkola. O zniknięciu Piotra została powiadomiona policja, rodzina, znajomi. Zaczęło się poszukiwania. Piotr nie miał problemu w małżeństwie, był zżyty z bliskimi. Nic nie wskazywało na to, że planował uciec i zacząć nowe życie w innym miejscu. Przed zaginięciem zachowywał się jak zwykle. Żona widziała go ostatni raz w czwartek nad ranem. Przed wyjściem do pracy miała na 6:00, na pierwszą zmianę. Wcześniej nigdy nie zdarzało mu się wychodzić z domu, nie informując rodziny o miejscu swojego pobytu. Olga określiła męża jako dobrego i pracowitego faceta. Otoczenie uznawało go za dobrego chłopaka. Nie było sygnałów świadczących o tym, by Piotr chciał zakończyć swoje życie. Nie miał kłopotów zdrowotnych. Nie miał wrogów, nie utrzymywał kontaktów z szemranym towarzystwem. Zwykły, spokojny, odpowiedzialny i kochający ojciec, mąż, syn, przyjaciel. Ustalono, że Piotr zabrał ze sobą dokumenty, m.in. kartę kierowcy. No skoro jechał w sprawie pracy, to naturalne, że wziął akurat tego typu dokumenty. Zabrał również nawigację i 5000 zł w gotówce. Piotr nie wspominał bliskim o planowanym zakupie, czegokolwiek za tę kwotę, choć możliwe, że chciał coś kupić bez konsultacji z żoną. Nie wiadomo, w jakim celu wziął ze sobą tyle forsy. Kolejne ślady, do których dotarła policja, rodzina i wynajęty przez nią detektyw, przedstawię w miarę chronologicznie. Jeśli któryś ze szczegółów będzie niezrozumiały, to zostanie on zapewne wytłumaczony w trakcie. Na jednym z CPN-ów na trasie Wyszogród-Płońsk monitoring uchwycił przejeżdżające tą drogą auto Piotra w dniu zaginięcia, około godziny 11:30. Samochód nie był uszkodzony, a z powodu słabej jakości nagrania nie udało się stwierdzić, kto kierował pojazdem i czy kierowca był w nim sam, czy też z towarzystwem. Co więcej, jechał on w przeciwnym kierunku niż planował. 24 stycznia w piątek około godziny 16 Piotr zaparkował auto w Wyszogrodzie oddalonym od jego miejsca zamieszkania o ponad 20 km. Samochód zostawił przy ulicy Klasztornej w pobliżu bramy stadionu LKS-u Stegny. Jest to miejsce położone blisko mostu drogowego w obwodnicy Wyszogrodu w ciągu krajowej 50, która łączy Sochaczew z Płońskiem. Auto zostało odnalezione następnego dnia około godziny 11, a fakt, że stało ono już dzień prędzej, ustalił detektyw wynajęty przez rodzinę, pan Bartosz Weremczuk. Rodzina Piotra nie znała tego miejsca, nie mogła powiązać go z jakimkolwiek wydarzeniem z życia zaginionego. Auto było nadpalone przy drzwiach od strony kierowcy, było otwarte, tylne siedzenia były zdemolowane i porozrzucane na całej pace. Olga twierdziła, że przed zniknięciem męża były one w stanie idealnym. W środku auta znaleziono kluczyki, nawigację, a w apteczce znajdowało się te 5000 zł zabrane przez Piotra w dniu jego zaginięcia. W źródłach nie ma mowy o odnalezionych w aucie dokumentach. Zakładam, że zabrał je ze sobą, a jeśli się mylę, oczywiście proszę o sprostowanie. W samochodzie znaleziono również list napisany przez Piotra. Leżał on na fotelu pasażera.
Auto zbadano między innymi na obecność śladów krwi i tym podobne, ale niczego nie znaleziono. Co do podpalenia, okoliczni mieszkańcy nie zauważyli niczego podejrzanego, nie wyczuli dymu, nie widzieli też samego Piotra. W nawigacji zaginiony miał zapisane kilkanaście adresów zlokalizowanych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Nie miały one logicznego powiązania ze sobą, nie były znane bliskim. Ustalono, że zapisane miejsca mogły być potencjalnymi adresami pracodawców, u których Piotr szukał zleceń. Jedno z nich, gospodarstwo rolne, położone na trasie Wyszogród-Płock, leży w odległości około 15 km od stacji paliw, której monitoring uchwycił przejeżdżające auto Piotra w dniu jego zaginięcia. Właściciele tegoż gospodarstwa ogłaszali się w internecie odnośnie poszukiwania pracowników. Sprawdzono ten adres i okazało się, że właściciele nawet nie wiedzieli, że Piotr jedzie do nich w sprawie ogłoszenia o pracę. Nigdy go też nie widzieli. No, nie dojechał do nich. Z kolei miejsce, w którym Piotr zaparkował samochód, również było wpisane do nawigacji. Detektyw podejrzewał, że i tam Piotr był umówiony na rozmowę o pracę. Sprawdzono oczywiście resztę adresów i w żadnym z tych miejsc nikt nie widział zaginionego, nikt też go nie znał i nikt nie wiedział, że ma on w planach do nich w ogóle przyjechać. List, który znaleziono w aucie, jest, powiedzmy, nietypowy i swojego czasu stał się źródłem błędnych informacji. Już tłumaczę dlaczego. No, Piotr pisał w nim, że przeprasza rodzinę, sęk w tym, że bliscy nie wiedzieli, za co miałby ich przepraszać. W sieci list ten został błędnie przedstawiony jako pożegnanie, ale dementuje te plotki. Piotr nie żegnał się w nim z rodziną. Według Olgi w rzeczywistości, no tak naprawdę nie wiadomo, czy wnosi on cokolwiek do sprawy. Po odnalezieniu samochodu policja skorzystała z pomocy psa tropiącego, który zaprowadził śledczych do oddalonej o około 500 metrów dróżki prowadzącej przez następny kilometr do pobliskiego ronda przy trasie Warszawa-Płock. Tam trop się już urywał, a opcji, co mogło stać się w tym miejscu, no jest kilka, bo Piotr mógł złapać stopa, mógł być w tym miejscu porwany, równie dobrze mógł wsiąść do autobusu, no z racji tego, że nieopodal znajduje się przystanek PKS-u. 25 stycznia w sobotę, no czyli w tym samym dniu, kiedy odnaleziono samochód, w jednym z zajazdów na trasie Wyszogród-Płońsk widziano mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi Piotra. Zajazd ten znajduje się w odległości około 35 km od jego miejsca zamieszkania, jakieś 15 km od miejsca porzucenia auta. Mężczyzna ten zamówił obiad, a według świadków zachowywał się dziwnie. Spacerował między stolikami po całym lokalu i nerwowo się rozglądał. No nie wiadomo, czy przybysz ten przyjechał samochodem, nie wiadomo nawet, czy był to rzeczywiście Piotr. W toalecie tego zajazdu znaleziono czapkę, która była łudząco podobna do czapki roboczej należącej do zaginionego. Detektyw Weremczuk ustalił, że była jeszcze inna osoba, która zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w okolicy mostu nad Wisłą w Wyszogrodzie. No, w tych przypadkach zbieg okoliczności to naprawdę zadziwiający wątek. Marcin Krajewski, mieszkaniec Niździn, jest to wieś ulokowana w gminie Mała Wieś, jest oddalona od Wyszogrodu o ponad 20 km. Zaginął 26 października 2016 roku. Tego dnia po godzinie 11 wybrał się swoim Oplem do lecznicy weterynaryjnej, no, miał odebrać recepty. Jednak nie dojechał na miejsce, nie kontaktował się z rodziną, z którą po wstępnych ustaleniach nie miał problemów, podobnie jak ze zdrowiem. Dwa dni później, 28 października, odnaleziono jego auto w okolicy mostu, kilkaset metrów dalej od miejsca porzuconego samochodu Piotra. Samochód był otwarty, w środku znajdowały się kluczyki. No i pomimo intensywnych poszukiwań policji z udziałem helikopterów i strażaków nie odnaleziono pana Marcina. W dniu zaginięcia miał 54 lata. Na YouTubie udostępniam jego wizerunek. W opisie odcinka wrzucę dane kontaktowe jednostek zajmujących się tym zaginięciem. Pan Marcin Krajewski ma 182 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy, jest siwy.
W sprawie Piotra, no nic tak naprawdę nie trzyma się kupy, nie ma żadnego punktu zaczepienia, żadna z hipotez typu samobójstwo, porwanie, morderstwo czy wypadek nie została potwierdzona. Jest wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Przeszukano rozległe tereny w okolicach, gdzie był widziany. Sprawdzono Wisłę za pomocą łodzi motorowej. Brano pod uwagę każdy, nawet najbardziej absurdalny sygnał w sprawie zaginięcia Piotra. Rodzina wyznaczyła 5000 zł nagrody dla osoby, która wskaże miejsce pobytu zaginionego, tudzież poda konkretne informacje, które umożliwią jego odnalezienie. Olga nie wierzy w samobójstwo czy też ucieczkę męża. Jest zdania, że Piotr był świadkiem zdarzenia, którego po prostu widzieć nie powinien. W kwietniu 2020 roku ktoś próbował zalogować się na konto Piotra w jednym z portali aukcyjnych. A właśnie tu nadmienię, że sprawdzano jego telefon, komputer, ale nie znaleziono żadnej wskazówki ani tropu, które pomogłyby w ustaleniu prawdopodobnej wersji wydarzeń. Natomiast w maju napłynęły informacje od świadków, którzy na terenach Płocka i oddalonego od niego o jakieś 45 km Włocławka widywali osoby bezdomne podobne do Piotra. Pomimo odnalezienia tychże osób nie stwierdzono, by jedna z nich była zaginionym. Choć od zniknięcia Piotra minął ponad rok, jego bliscy i przyjaciele nie tracą wiary w jego szczęśliwe odnalezienie, nadal przeszukują tereny, w których był widziany Piotr, udostępniają informacje o jego zaginięciu, gdzie się da, wspiera ich strona Zaginieni przed laty. Znajomi Piotra utworzyli też stronę poświęconą jego zaginięciu, na której można przeczytać m.in. ich listy do Piotra, można zobaczyć jego zdjęcia. Link do strony oczywiście wrzucę do źródeł. Rodzina zaginionego zwracała się z prośbą o nagłośnienie sprawy w mediach, udzielali wywiadów, wskazywali swoje podejrzenia odnośnie sprawy, jak i konkretne fakty. No, ale póki co Piotr nadal jest osobą zaginioną. No, mam nadzieję, że w końcu dowiemy się, co stało się zarówno z Piotrem, jak i z panem Marcinem. W rocznicę zaginięcia Piotra jego już 6-letnia córka przekazała tacie na jednym z portali, cytuję: „Kochany tatusiu, jesteś dla mnie najważniejszy, wróć do mnie. Bardzo cię kocham i tęsknię za tobą. Czekam na ciebie z mamą i całą rodziną. Twoja Julcia”. Na koniec chciałabym zaznaczyć, że wszelkie komentarze szkalujące rodziny, jak i osoby zaginione zostaną usunięte. Pamiętajcie, że ten materiał mogą przeglądać bliscy Piotra, jak i pana Marcina, dlatego proszę o rozwagę w komentarzach. Do usłyszenia. Thank you.